Widzowie, mam dom na moich Wojanowicach! Figle i Androny, Mięta z tej strony, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moich własnych Wojanowicach, czyli na Miętowicach. Słuchajcie, kochani, dzisiaj, tak jak wam mówiłem, będziemy budować mój własny domek. Koniecznie wpadnijcie na mój sklepik z koszulkami, zostawcie suba i lajka, koniecznie! Mój domek, który stanie właśnie, słuchajcie, na tym wzgórzu jest. Zacząłem sobie, słuchajcie, zabarwiłem wszystkie owce, bo ten dom oczywiście musi być niebieski. Czemu by go nie zrobić z wełny, skoro mam owieczki już zebrane? Już trochę je tutaj, słuchajcie, rozmnożyłem. Możemy sobie w ogóle je troszeczkę tutaj pościnać. Troszeczkę się tutaj, powiem wam, pozmieniało. Zaraz wam pokażę wszystko. O, jeszcze jedna tu została, słuchajcie. Nie możemy tu zostawić tyle owieczek. Nie, 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 wszystkie muszą być tu ładnie, słuchajcie, przystrzyżone. I pokażę wam, słuchajcie, ile nazbierałem drewna i ile nazbierałem wełny. Słuchajcie, patrzcie to. Mamy ponad 5 staków wełny i mamy ponad 6 staków drewna. Nic po prostu, tylko budować. I słuchajcie, dzisiaj sobie wymyśliłem, tak zacząłem patrzeć na tą naszą górkę i słuchajcie, wymyśliłem sobie tak, że nasz domek stanie dokładnie w tym miejscu. Bierzemy nasze rzeczy, w ogóle tutaj jakieś jajka mi się normalnie jeszcze zostały. Nie, owieczko, nie chciałem ciebie walnąć. O, jeszcze mam 3 jajeczka, może się jakieś wykluje. Nie, niestety nie, słuchajcie, będziemy mogli zaraz sobie na pewno je rozmnożyć. Ale zanim to, musimy, słuchajcie, zacząć budowę naszego domu. W ogóle zobaczcie, ile ja rzeczy sobie nakopałem. Zobaczcie, poszedłem do kopalni, nakopałem żelazo, nakopałem trochę złota, nakopałem lazurytu, zresztą tylko i wyłącznie dlatego mamy niebieski barwnik. I słuchajcie, bierzemy te wszystkie nasze rzeczy i zaczynamy coś kminić. Czy ja mam tu trochę kobla? Mam trochę kobla. Myślałem, że nie miałem kobla, ale jeszcze troszeczkę mi zostało. Słuchajcie, na sam początek myślę, że zrównamy sobie ten teren o jeden, bo mam wrażenie, że będzie tu troszeczkę za mało, więc będziemy musieli sobie to na pewno skopać. Więc skopmy sobie ten jeden poziomik w dół, żeby to się troszeczkę tutaj wyrównało nam. Słuchajcie, tam cały czas te pszczółki latają, one tam już miodu tyle narobiły, słuchajcie. Będziemy mogli sobie ten miód zebrać, ale będę musiał zrobić oczywiście ognisko, żeby nas nie pogryzły, bo jak wiecie, jak weźmiemy miodek od pszczół bez ogniska, to wiecie, co się stanie, nie? Będziemy normalnie jak Kubuś Puchatek w Ulu. Normalnie będziemy cali pogryzieni, a nie chcemy tego oczywiście, nie? Więc będziemy musieli po prostu sobie zrobić ognisko, ale to wszystko w swoim czasie. Dzisiaj, kochani, słuchajcie, budujemy sobie nasz domek na moich Miętowicach, na moich własnych Wojanowicach. Trzeba sobie to ładnie, szybko, pięknie skopać. Mam wrażenie, że zaraz będę musiał zrobić sobie kolejną łopatę, ale to spokojnie. Ja mam jeszcze troszeczkę żelaza. Po to się było w kopalni, żeby sobie tego żelaza troszeczkę nakopać, więc nie ma co. Mamy chyba pół staka żelaza, więc jest chyba dobrze. Nie będziemy musieli się aż tak o to, słuchajcie, martwić. Dobra, będziemy mieli tutaj zaraz to. O nie, skończyła mi się łopatka. Dobra, już te dwa zabierzemy, ale musimy sobie zrobić, słuchajcie, nowe. Chodźcie do ławeczki, ja was sobie zetnę, bo każda jedna, słuchajcie, wełenka mi się przyda do mojego domku. Mój domek będzie piękny, niebieski, słuchajcie, będzie piękny, niebieski. Mam go po prostu w głowie, to będzie najpiękniejszy dom, jaki w ogóle widzieliście w Minecrafcie. Przyrzekam wam, naprawdę, to będzie najpiękniejszy domek. Ale mniejsza, słuchajcie, mamy tutaj sobie troszeczkę żelaza. Czy mamy tutaj patyczki? Nie, patyki chyba tu wrzucałem, dokładnie, dobrze pamiętałem. Dobra, słuchajcie, trzeba sobie zrobić na pewno, myślę, że nawet i z dwie łopaty, słuchajcie. A kto bogatemu zabroni, słuchajcie, a kto bogatemu zabroni? Zróbmy sobie z dwie łopatki i wskakujmy na nasz pagórek. Jeszcze skopmy sobie oczywiście to, bo to tak trochę krzywo wygląda, nie za ciekawie, nie? Tu będziemy mieli już całkiem fajne pole do popisy, słuchajcie. Nasz domek będzie po prostu cudowny. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak wam się podoba ta seria, bo mi się to nagrywa świetnie, montuje mi się to po prostu wybornie, więc jeżeli chcecie więcej odcinków, zostawcie tu koniecznie łapeczkę w górę, a wtedy będą pojawiały się one codziennie. Mamy to zaraz, słuchajcie, skopane, mam to zaraz szybko, skopiemy sobie to do końca. O, wyleciało nam parę nasionek, będziemy mogli sobie na pewno zasiać je w naszej oczywiście faremce, która, słuchajcie, tam rośnie. Trochę ją zmieniłem, trochę ją obgrodziłem, tak myślę, że będzie na razie lepiej. Wiecie, żeby tam jakieś nam zombiaczki czy jakieś kury niechcące nam niczego nie zdeptały, bo nie chciałbym, żeby nam coś tam podeptały, bo wiecie, jak to jest. Wtedy nie będziemy mieli normalnie jedzonka, nie będziemy mogli sobie naszych krówek, owieczek i kurek, no, po prostu rozmnażać, słuchajcie. A tak to chyba się nam trochę nie widzi, nie? Trochę się nam nie widzi, tak mi się przynajmniej, słuchajcie, wydaje. Dobra, co my musimy zrobić? Na pewno sobie tutaj troszeczkę zakleić trochę tym dirciochem, bo trochę go tutaj mamy. Podrównam troszeczkę tutaj teren, słuchajcie. I zaraz zaznaczamy, jak będzie wyglądał mój domek. Ja mam tego dirta trochę mało, kurde, naprawdę trochę mam tego dirta. Nie muszę się chyba, myślę, o to dużo martwić, słuchajcie. Musimy zbudować sobie domek, bo jednak domek to taka podstawa, musimy mieć gdzie wracać, więc musimy po prostu sobie zbudować, słuchajcie, na ten początek po prostu jakiś domek. Wtedy będziemy, myślę, jakieś wyprawy do kopalni, jakieś wielkie, fajne projekty. Słuchajcie, w ogóle będziemy musieli pójść
w tamtą stronę, bo tam ogólnie są dalej polany. I ja tam byłem ogólnie, jak wiecie, pokrówki. Tam musi być jakaś wioska. Będziemy musieli się wybrać i znaleźć wioskę. Bo jak wiecie, jak będzie wioska, to będziemy mieli marchewki i będziemy mieli jakieś może ziemniaki albo może buraki. No, buraki też by się w sumie przydały jako jakaś sadzoneczka, słuchajcie. Też by się nam przydała. O, ale tu się ładny teren zrobił. Serio, to jest ładny teren, słuchajcie. Tu nam się całkiem tu porobiło. O, super, ekstra, nadzwyczajnie, słuchajcie, noc się robi. Prześpijmy się, bo to jest nasza trzecia noc, słuchajcie, trzecia noc przez pana na wojnowicę. Ale tu was się do nas znowu narobiło. No kurczę, nie, no to trzeba was obciąć, owieczki kochane. Muszę was obciąć, bo jak was tyle tutaj jest znowu, cyk, cyk, cyk. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do kulminacyjnego momentu. Budujemy nasz domek. Dobra, słuchajcie, trzeba zaznaczyć sobie. Zobaczycie, kto będzie środek. Myślę, że środek tak wyznaczymy mniej więcej. Tak, wiecie, tutaj będzie środeczek. Małą podmuróweczkę, myślę, tak. Zaznaczyć sobie, słuchajcie, coś takiego. Chyba tak zrobimy. Raz, dwa, trzy. Czekajcie, na razie sobie tak pozaznaczam, jak to zrobić. Tu będzie na pewno wejście. To będzie wejście. Tutaj bym chciał mieć coś takiego. Chcę zrobić, wiecie, taką podkówkę trochę. Próbować, czy coś takiego nam wyjdzie. Okej, ej, podoba mi się ten pomysł. Podoba mi się, jak to zaczyna wyglądać. Słuchajcie, tu sobie zaklejmy to troszeczkę. To będzie pierwszy domek, który robię w ogóle, powiem wam, w takim kształcie. Nigdy nie budowałem domku w takim kształcie, ale teraz sobie wymyśliłem, że może taka podkówka to będzie w sumie coś ciekawego, w sumie coś nowego. Mi się na razie podoba, słuchajcie, mi się na razie podoba. Może chyba tak być, może chyba tak być. Słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery i kolejny tutaj będzie. Myślę, że jeszcze sobie o trzy damy do tyłu i kolejny tutaj będzie. Dobra, i teraz tutaj nie muszę na razie się dużo zastanawiać. Cyk, 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 cyk. I to będzie nasza, słuchajcie, hacjenda. Dobra, tutaj zróbmy sobie cyk, 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 pyk, pyk. Okej, oj, trzy zrobiłem. A dobra, na razie może być trzy. Zaraz i tak będziemy robić to na pewno, słuchajcie, wyżej, żeby to nam lepiej, słuchajcie, ładniej wyglądało. A na pięć zrobimy sobie. O! Słuchajcie, ale jestem parkurzysta, ale jestem parkurzysta. O! Dobra, kolejne, cyk, cyk, cyk. Jop! Cyk, cyk, cyk. Dobra, mamy to, słuchajcie, mamy to. Powstaje piękny dom. Uwierzcie mi, to będzie najpiękniejszy dom, jaki w ogóle w życiu widzieliście. Uwierzcie mi na słowo, naprawdę. Ja po prostu to już widzę oczami mojej wyobraźni. Dajcie mi jeszcze trochę tego drewna. O nie, zrobiłem to za wysoko. Jak to przyszło? Ja przyszło, że ja to zrobiłem za wysoko. A, już dobrze. Już wiem, jak to zrobiłem za wysoko. Słuchajcie, już wiem. Nie ogarnąłem, dlaczego zrobiłem to za wysoko, ale teraz już wszystko normalnie, słuchajcie, wyjemy. Cyk, 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 słuchajcie, cyk, cyk, cyk. Zaraz będziemy te luki, słuchajcie, wypełniać niebieską wełną, a całe to drewno obkorujemy. Zobaczycie, jak to będzie cudownie wyglądało. Po prostu ten niebieski i jasne drewno, jasne dębowe drewno, takie okorowane, wygląda po prostu cudownie. I mówię wam to, ja naprawdę uwielbiam budować. Będzie ten dom wyglądał po prostu cudownie. Dobra, mamy coś takiego, słuchajcie, mamy coś takiego. Podoba mi się, tu będzie wejście, słuchajcie, to będzie nasze wejście. Zaznaczmy już sobie, zaklejmy sobie już tutaj to. Tu będzie wejście. Tu, słuchajcie, możemy zrobić jakieś, myślę, okienko jedno. Tu zrobimy sobie okienko drugie, słuchajcie. Teraz będziemy musieli sobie to trochę obkorować, słuchajcie. Już mamy to prawie całość, nasz szkielecik tutaj, ten przynajmniej pierwsze pięterko, bo myślę, że zrobimy to albo dwupiętrowy, albo ten dach będzie mega, mega wysoki, słuchajcie. Tu sobie zrobimy na pewno jakieś przejście. Myślę, że zrobimy sobie takie schodki nad naszą faremką, bo ta faremka, myślę, tutaj zostanie, słuchajcie. Ta faremka tutaj zostanie. Albo mam lepszy pomysł. Zrobimy tutaj farmę, słuchajcie, zboża. Będzie to po prostu wyglądało majestatycznie. To też, myślę, jest całkiem spoko pomysł, słuchajcie. To też, myślę, jest całkiem spoko pomysł. Dobra, słuchajcie, tu też na pewno będę zrobił okienko. Ale nie mam już wełny. Musimy skoczyć po wełenkę do mojej skrzyneczki, na którą sobie tutaj przygotowałem. Weźmy sobie troszeczkę tutaj więcej drewienka. Klejmy, zaraz zrobimy sobie tu jakąś podłogę. Właśnie myślę, czy zrobimy sobie tutaj podłogę taką koblową, czy zrobimy sobie tutaj podłogę drewnianą, słuchajcie. Myślę, że fajnie by tu wyglądała w sumie brzozowa podłoga. Może zrobimy sobie właśnie brzozową tutaj. Tu jeszcze sobie walniemy, słuchajcie, piękne okienko może. O nie, znowu to postawiłem nie w tym miejscu, słuchajcie, jak to przyszło, nie mam pojęcia. Słuchajcie, te owieczki normalnie to jest strzał w dziesiątkę. To był najlepszy pomysł, na jaki w ogóle kiedykolwiek chyba wpadłem, żeby mieć tak blisko owieczki, żeby sobie je przefarbować na niebiesko, żeby mieć od razu fajny, mega, 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 mega fajny budulec, słuchajcie. A zróbmy sobie tutaj okienko. Sobie tu nie będzie okienka, a tu będzie okienko. O, tak zrobimy, tak myślę, będzie spoko. Słuchajcie, musimy zobaczyć sobie, jak ten domek zaczyna wyglądać z daleka, bo mam wrażenie, że będzie wyglądał po prostu, nie no, cudownie, słuchajcie. To połączenie drewna po prostu wygląda cudownie. Drewna i niebieskiej wełny, to po prostu słów mi brak, słuchajcie. Tu mi po prostu słów jest mi brak. Pięknie to wygląda, słuchajcie, pięknie to wygląda. Padłem do owieczek, nie no, kurczę, do owieczek wpaść. Mięta, co ty robisz? Słuchajcie, może jakiś kurczak nam się wyląkł. Słuchajcie, kurczaczek nam się wyląkł. Nie no, koks, kurczaczek nam się wyląkł. Mamy normalnie nowe
nowego mieszkańca naszej zagrody, słuchajcie. Mamy nowego mieszkańca naszej zagrody. Będziemy mieli piękne, słuchajcie, wejście. To już jest całkiem. Mamy coś takiego, słuchajcie. I teraz by się przydało, na pewno, zrobić sobie tutaj pierderko. Więc zróbmy sobie tutaj pierderko. Pierderko ładne jakieś, słuchajcie. To sobie na pewno zróbmy tak, słuchajcie. Fajnie wyglądał sufit, myślę. Możemy sobie zrobić coś takiego. I zrobić sobie, słuchajcie, coś takiego. Czekajcie. Ja mam na to mega pomysł. Troszeczkę drewna. Zrobić sobie tutaj crafting. Postawić sobie crafting i zrobić, słuchajcie, popłytki. I teraz z dołu to będzie wyglądało po prostu cudownie, pokażę wam. Patrzcie, jak ten sufit będzie wyglądał. Cudownie. Ja lubię takie teksturowanie, normalnie to wygląda bravissimo. Robimy takie coś, słuchajcie, na całym domku. Tutaj pewnie pójdziemy dłuższymi belkami, żeby to nie było takie, słuchajcie, nudne, żeby to nie było takie nudne jak w tych mniejszych częściach, słuchajcie, więc zróbmy sobie teraz sobie to okorujmy. Proszę was, ja was proszę. Teraz sobie myślę, że tutaj też tak damy, słuchajcie. Ale to będzie wyglądało. To będzie wyglądało jak dom z Bali, słuchajcie. To będzie wyglądało jak taka wiejska chatka, rozumiecie? To będzie po prostu wyglądało cudownie. Ja już to widzę moimi oczami wyobraźni. Słuchajcie, to będzie najpiękniejszy dom, jaki chyba zbudowałem. Autentycznie. Najpiękniejszy dom, jaki kiedykolwiek zbudowałem. Cudownie. Jestem tego wręcz pewien. Dobra, mamy już tu sobie troszeczkę pościnane, słuchajcie. Mamy sobie to troszeczkę pościnane. Robimy sobie piękne pierderko, rozumiecie? By się przydało zrobić troszeczkę tutaj deseczek, a z deseczek by się przydało zrobić... O, dokładnie. Teraz nam to starczy do końca budowy, słuchajcie. Teraz nam to starczy do końca normalnie naszej tutaj. Kondygnacja będzie sięgać już tylko tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze mam drewno, już się przestraszyłem, że nie mam drewna, słuchajcie. Jakbym nie miał drewna, to by było słabo, słuchajcie. To by było już naprawdę słabo, jakbyśmy nie mieli drewna. Słabiuteńko. Tak wam mówię, normalnie tak wam, słuchajcie, mówię to. Tak by to było, nie zmyślam, słuchajcie, nie zmyślam. Zbudujmy sobie tutaj takie coś. O, proszę. Zaraz to obkorujemy, będzie wyglądało po prostu cudownie. Mam takie przynajmniej wrażenie, słuchajcie, mam takie wrażenie. Mam taką myśl, że to będzie po prostu wyglądało cudownie, słuchajcie. To musi wyglądać cudownie, to jest po prostu cudowny dom, ja to czuję. I ostatnie, pyk. Mam jedno serduszko, czemu wy nic nie mówicie, widzowie? O matko, bym zaraz zdedał, ale bym był lama, ale byłbym lama. Tutaj by Essy nie było. Tu będzie się wchodziło, słuchajcie, to będą piękne schody, to będą takie piękne, długie schody, najpewniej z marmuru albo z czegoś jakiegoś drugiego. Wiem, słuchajcie, z czego to zrobimy. Jak już będzie nas stać, zrobimy sobie to z diamentów. Diamenty są niebieskie, ja jestem niebieski, więc to wszystko się rozumiecie. Pięknie nam zazębia, tak? Więc zrobimy sobie normalnie diamentowe schody, rozumiecie? Robimy sobie diamentowe schody. Będzie normalnie to wyglądało, słuchajcie, koks. Czy mi to jeszcze starczy? Jeszcze trochę starczy, jeszcze trochę nam tutaj starczy, mam wrażenie, że starczy nam na wykończenie sobie tutaj góry jeszcze. O, pięknie, o proszę, jak ładnie. O proszę, no super. Super, dobra, czy mamy jeszcze niebieską? Mamy niebieską wełnę. No jakbyśmy nie mieli mieć niebieskiej wełny, słuchajcie, to by było dosyć dziwne, jakbyśmy nie mieli niebieskiej wełny. Tu zrobimy sobie okienko, no tu zrobimy sobie. Tu niech będzie sobie okienko, słuchajcie, gdzie są nasze... O, są nasze nożyce, myślałem, że nie mam już nożyc, słuchajcie, ale by było. Ale byłby przypał, słuchajcie. Nie, tutaj nie zrobimy okna, tu jeszcze okno sobie zrobię, tak, czemu nie, tu. A dużo okien, a niech będzie w tym domu dużo okien. O nie, muszę sobie skoczyć po, słuchajcie, po wełenkę, mam nadzieję, że tam wełenki mi trochę zostało, nie mam pojęcia, słuchajcie, ile mi tu wełny zostało, nie mam pojęcia, ale na szczęście jeszcze trochę jest i drewienka też. A weźmiemy sobie to drewienko, a weźmiemy, słuchajcie, a weźmiemy sobie, ale ten dom zaczyna wyglądać, słuchajcie, ale ten dom zaczyna wyglądać, z dachem on będzie wyglądał po prostu jak milion dolarów, słuchajcie, jak milion dolarów, mówię wam. Zaklejmy sobie, a tu już okna nie chcę mieć. Tutaj też okienka nie będziemy, myślę, mieli. Zakleić ładnie i super, słuchajcie. I super. Przepiękny, normalnie, sufit. Więc raz i lecimy. I robimy suficik, słuchajcie. Robimy normalnie przepiękny suficik. I to będzie po prostu mega epicki. Najlepszy, najpiękniejszy sufit, tak wam mówię. Teraz sobie to obkorujmy, słuchajcie, obkorujmy pięknie. Cik, 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 cik. O, musimy zeskoczyć po siekierkę. O, ale to było, słuchajcie, robimy siekierkę.